No mamy w tej chwili chwilkę przerwy, tak? Tutaj widzimy też zawodników, którzy przygotowują się do następnego pojedynku. Znowu leje, znowu mieliśmy jakieś chwilowe problemy tutaj techniczne, musieliśmy zmienić tutaj stream, musieliśmy zmienić link, także dalej jesteśmy, dalej bądźcie z nami, kibicujcie nam, żeby nam udało się tą galę tutaj doprowadzić do końca i z obrazem, i z komentarzem. Nasza wspaniała tutaj ekipa techniczna cały czas czuwa, cały czas stara się na bieżąco naprawiać, naprawdę mamy takie położenie, że no, ciężko jest to wszystko zrobić, ale tak mimo wszystko co jakiś czas tutaj z transmisją do Państwa wracamy, a już jesteśmy na finiszu gali, przed nami same najciekawsze pojedynki z tym z walką wieczoru, naprawdę, gdzie są same niewiadome.
z kolegą Wiktorem omówiliśmy przyszłość pewnego naszego wspólnego przedsięwzięcia. Kolega Wiktor jak zwykle stanął na wysokości zadania. Nie rozmawiamy po prostu o pieniądzach. Powiedział: Adam, powiedz kiedy, ja wyłożę ile trzeba. Takich ludzi nam potrzeba do sportu. Tacy ludzie są potrzebni, bo jak to mówi Mateusz Borek, zrób, zapłać, zorganizuj i się mądrzy. Już pomału kończy się przerwa. Tutaj staramy się tutaj z Państwem cały czas utrzymywać kontakt. Mieliśmy tutaj chwilę takiego znowu internetowego gradu, jak ja to nazywam, który przeszkodził nam w transmisji, no ale wszystko chyba już tutaj jest w najlepszym porządku. Tutaj ze stanowiska komentatorskiego chciałem serdecznie pozdrowić po raz kolejny Tomasza Turkowskiego, ponieważ tutaj martwi się o nas, wiem, że Galę ogląda, tak, wiem, że jest wielkim fanem sportu. Pozdrawiamy go serdecznie tu wraz z Wiktorem Materanem. Myślę, że Marek Matera też się do pozdrowień dołącza, chociaż w tej chwili wykonuje swoje obowiązki jako prowadzący galę. Kolejny ciekawy zawodnik na wałeckim ringu, Jan Balak. Czech, owinięty flagą, tutaj widzę mocno związany emocjonalnie ze swoją narodowością. Fajnie, że Czesi tak podkreślają tą swoją narodowość. Wygląda to całkiem ciekawie. Trener tu udziela ostatnich wskazówek, tak, żeby nie było już tego rodzaju pomyłek, jak tutaj w pierwszej walce, tak, żeby tutaj zawodnik następny swój pojedynek wygrał, widać, że mu zależy. Trener bardzo tutaj żyje z zawodnikami, emocjonalnie do tego podchodzi. I mamy kolejny debiut, tutaj gala debiutów irlandzkich pieściarzy, tym razem Tony Brown, utytułowany olimpijczyk, właśnie wychodzi do ringu. Myślę, że walka będzie dosyć ciekawa, bez wyraźnego faworyta. Mamy walkę Browna z Balogiem. W tej chwili prowadził nas w klimat tej walki już Marek Matela. Natomiast bardzo żałuję, że nie doszło do wcześniej zapowiadanego pojedynku, jaki miał się odbyć w wykonaniu Browna. Miał być jego rywalem niejaki Michał Ryba, zawodnik znany z występów na polskich galach. Ostatnią walkę w Polsce stoczył ze Staniochem na gali Tomasza Babilońskiego, świetnie się zaprezentował, pokazał charakter, pokazał, że potrafi boksować i stawiać pięściarzom polskim twarde warunki. No tutaj z Brownem widziałem go nawet, przyznam szczerze, osobiście w roli faworyta. Niestety, no problemy z wagą i ostatecznie zastępuje go jego trener, Jan Balok, także no, zastępstwo dosyć niespodziewane, na szybko. Widzimy, od razu zaczyna Brown od
bardzo ostrego ataku, ale Balog to jest weteran, trafia prawym sierpowym, wychodzi z tych opresji, no to jest weteran, to jest doświadczony zawodnik, wie jak się zachowywać w takich sytuacjach, walczy z dużo większym rywalem, wiemy, że naturalnie Balog zawodnikiem kategorii półciężki nie jest, natomiast pokazał charakter i jeśli jego zawodnik nie mógł zaboksować, to on sam do tej walki wyszedł. Na razie dzielnie, ale Brown zdeterminowany, wie, że fizyka przemawia po jego stronie. Z kolei obserwujemy tutaj pojedynek, który tutaj irlandzki debiutant stara się tutaj dobrze zaprezentować na tle swojego oponenta, który jakby dopowiedzieć, Czech wygląda takiego troszkę krecika ulanego, jakby dawno nie wychodził tam z tej swojej nory i chyba generalnie słowo dieta jest mu raczej mało znane, ale gdzieś tam się porusza, stara się oddawać, gdzieś tu trzyma tą szczelną gardę, chyba nie chce się za wcześnie przewrócić, ale moim zdaniem to jest kwestia czasu, kiedy zaliczy jednak niestety wywrotkę na wałeckim ringu. Chyba mamy koniec pojedynku. Pojedynek bez historii. Tutaj Czech stara się tutaj wstać, podnieść, ale grymas bólu na twarzy. Myślę, że niepotrzebnie sędzia chyba puszcza tą walkę dalej. Nie ma to chyba większego sensu. Myślę, że powinno to się już tutaj skończyć. Przewaga jest zbyt duża. Też trzeba chronić zdrowie zawodnika. Myślę, że starałem się wcześniej optymistycznie do tego podejść, mówiąc, że tu nie ma wyraźnego faworyta, ale generalnie chyba raczej myślałem o poprzednim oponencie, jeżeli chodzi o irlandzkiego zawodnika. Tutaj Czech ściągnięty w ostatniej chwili na zastępstwo. No, umówmy się, że w zbyt dużej formie nie jest. No i mamy kolejny knockdown. Myślę, że sędzia powinien tą walkę przerwać jak najbardziej. Nie ma sensu chyba tego kontynuować. Co sądzisz? No niestety, no tak się kończy zestawienie zawodnika dwie albo trzy kategorie wyżej od jego przeciwnika. Szkoda, bardzo żałuję, że nie doszło do walki z Michałem Rybą, który naprawdę uważam, że postawiłby warunki Irlandczykowi, który żadnego doświadczenia na zawodowym ringu nie miał. Tam chyba poszło o jakieś zbyt duże kilogramy, był jakiś problem z wagą, ta waga miała nie taką tolerancję jak potrzeba, mówiono, że 1,2 kg, w końcu się okazało 3. Tam finalnie, nie wiem, wiesz dokładnie o ile tych kilogramów tam poszedł cały spór? Nie, no generalnie problem polegał na tym, że przez pomyłkę inny kontrakt z innym limitem wagowym został wydrukowany dla Irlandczyka, zupełnie inny został wydrukowany z innym limitem wagowym dla Czecha, w związku z czym różnica na tych dwóch kontraktach wynosiła 1,5 kg i rzeczywiście z taką różnicą zetknęliśmy się na wadze. Irlandczycy nie zaakceptowali tej różnicy, nie zaakceptowali tego błędu. Poprosili o zmianę rywala, bądź też nieprzystąpienie Browna do tej walki. Z tego powodu dzisiaj widzieliśmy walkę bez walki. Słusznie to ujęłeś, kolego Wiktorze, walka bez walki właśnie, jeżeli chodzi o wychodzenie tego rodzaju zawodników do ringu, no to powiem stanowczo, że jestem jak najbardziej przeciw, ale to też trzeba zrozumieć, że to był rywal na ostatnią chwilę. Irlandczycy też swoje kilometry tutaj zrobili, pomogli w organizacji tej gali, tutaj Marek ją zorganizował generalnie, żeby ci tutaj większość tych Irlandczyków mogła sobie fajnie zadebiutować lub gdzieś tam się pokazać. Jeszcze raz, po raz kolejny powtórzę walkę Artura Gierczaka, która nas wszystkich zachwyciła, pokazał charakter, chłopak wygrał, chwała mu za to, ale to, co oglądaliśmy przed chwilą, to akurat jest ta tak zwana brzydsza odmiana boksu i chciałoby się powiedzieć, żeby zbyt dużo takich walk nie było, ponieważ oponent tutaj to tak naprawdę ktoś ostatnio użył takiego sformułowania po ostatniej gali Krystiana Karzyszki typu boom roku, nazywając oponenta tam, który bodajże przyjechał chyba ze Słowacji, charakteryzował się takim tatuażem na oku, troszkę wyglądał dziwacznie, myślę, że... Ale z drugiej strony też nie można patrzeć tak do końca też na te warunki fizyczne, no bo Kola Spore najbardziej wybitnym przykładem jest Adam Kownacki, który być może teraz ta forma sportowa i jakaś tam wizerunkowa jest troszkę lepsza, ale wszyscy pamiętamy jego walki, gdzie demolował rywali, chociażby naszego Artura Szpilkę, a wyglądał no co najmniej mało sportowo. Ogłoszenie werdyktu, czyli tak naprawdę czysta formalność. Nawet teraz mamy okazję zobaczyć, jak wygląda Irlandczyk, jak wygląda prawdziwy sportowiec, a tutaj oponent z Czech tak naprawdę to wygląda, jakby przed chwilą wyszedł z baru. Chyba zaraz do niego pójdzie z powrotem, więc
Nic wielkiego się nie stało. Walka bez historii. Przed nami następny pojedynek. Dylan Moran, też z bardzo ciekawym rekordem, 14-1, 6 zwycięstw przez nokaut, zmierzy się z Maciejem Ważnym, który ma rekord 1-2 i jedno zwycięstwo właśnie przez nokaut. Właśnie opuszczają salę czescy zawodnicy. Niestety nie pomogła flaga, nie pomogły dobre chęci. W ringu do ringu trzeba wnieść znacznie więcej, przede wszystkim jakąś chociażby podstawową formę fizyczną, a niestety tego w wykonaniu Czecha nie widzieliśmy. Warto przy okazji tej transmisji wspomnieć o najbliższych wydarzeniach, które będą bardzo ważne dla polskiego boksu zawodowego. Krzysztof Głowacki stoczy pojedynek z Laurencem Okole o tytuł Mistrza Świata Federacji WBO. Wszyscy liczymy na ten pojedynek, liczymy na zwycięstwo Krzyśka, ponieważ tutaj już Maurice Brady parę razy w wywiadach się wypowiedział, że jest w przypadku, kiedy Krzysiek by wygrał, ten pas zdobył, w co wszyscy wierzymy, rewanż za tą niesławną walkę, za te łokcie, za ten boks tajski, będzie miał okazję jak najbardziej się zmaterializować i uważam, że tutaj Krzysiek Głowacki ma dużo jeszcze do załatwienia, jeżeli chodzi o Maurice'a Brady'sa i do tej walki po prostu dojść musi. Nie zapominajmy też o Kamilu Szeremecie, który stoczy, no śmiało można powiedzieć, walkę życia z Gennadijem Golovkinem. Bojowo jest nastawiony. Obaj panowie w tej chwili wraz z trenerem Fiodorem Łapinem przebywają na obozie w Hiszpanii. Życzymy im dużej formy sportowej, determinacji, spokojnych przygotowań, żeby wszystkie zawiłości kontraktowe się w końcu rozwiązały, bo myślę, że też nad tym czuwa promotor obu zawodników, Andrzej Wasilewski, najbardziej doświadczony z polskich promotorów, twórca boksu zawodowego w Polsce, tak śmiało można powiedzieć. Człowiek, dzięki któremu też ten boks oglądamy na najwyższym poziomie. Mieliśmy mistrzów świata, Krzysztof Diablo Włodarczyk, właśnie też wspomniany wcześniej Krzysztof Głowacki. Co jakiś czas zawodnicy tej grupy gdzieś wyjeżdżają i naprawdę toczą fajne walki na wysokim poziomie za granicą, więc myślę, że te wszystkie problemy, o których ostatnio tam głośno jest w mediach, czyli o jakichś tam kontraktach, różnych sprawach, to wszystko niebawem zostanie rozwiązane pozytywnie. Komen event zapowiada się też ciekawie. Maciej Ważny, tutaj widzę, już jest przy ringu. W pełni skoncentrowany. Dylan Moran, ciekawy zawodnik. 14 zwycięstw, jedna porażka. 6 zwycięstw przez knockout. Przed nami Common Event gali w Wałczu, widać tutaj ostatnie poprawki, sędzia też widzę, że dba o to, żeby ten ring też był cały czas na poziomie sportowym, poprawia linki, żeby wszystko wyglądało jak należy, tak, tutaj też ze strony sędziów naprawdę widać pełen profesjonalizm, do tej pory nie było jakichś zbyt poważnych błędów, także wydaje mi się, że też tutaj nie można nic złego powiedzieć, wygląda to całkiem lepiej niż przyzwoicie. Macieja Ważnego mamy już w ringu.
Narożnik go tu motywuje, mocno klepiąc po plecach, starając się mu dodać otuchy, bo zadanie przed nim naprawdę dużej wagi. No. Wyjść do ringu z zawodnikiem, który ma rekord 14-1, możecie mi Państwo wierzyć, nie każdy jest w stanie zdecydować się na coś takiego, bo jednak to może grozić dużym niebezpieczeństwem, ale to jest piękno sportu, a jego elementem są wyzwania. Właśnie Marek Matera zapowiedział zawodnika z Irlandii, Dylana Morana, który właśnie zmierza do ringu. Zabawny rodzaj spodenek, coś w formie tulipana. Jednak Anglicy też lubią ten element show, te błyszczące napisy. No, myślę, że prosi się to o jakiś odpowiedni komentarz, ale akurat się od niego powstrzymam. Zobaczymy, jak będzie walczył. Jestem pełen tutaj obaw, jeżeli chodzi o naszego oponenta, powiem szczerze, ale nie zostawiam go do końca bez szans. Myślę, że powinien sobie jakoś tam poradzić z naporem zawodnika z Irlandii. Panowie sobie głęboko spojrzeli w oczy, stuknęli się rękawicami. Oczywiście wszystko jest w sportowej atmosferze, tak jak powinny zawody sportowe wyglądać. Tutaj widać, że też żywiołowo reaguje publiczność na tą walkę. Mamy tutaj obok trochę pięknych kobiet, które tu się uśmiechają, chyba widząc tą sukienkę, jednak coś z czymś im tam się kojarzy. Ale jak wiadomo, piękne kobiety, sporty, walki to jest element nieodzowny każdej gali. Zawodnik irlandzki walczący z odwrotnej pozycji. Tutaj stara się operować prawą ręką, coś tutaj ustawiać naszego zawodnika. Cios między gardą poleciał z lewej ręki, dosyć mocny. Jednak nasz zawodnik nie zdołał tego uniknąć. Tutaj też widzę ten taki irlandzki spokój, irlandzki boks, takie irlandzkie wyrachowanie, też szukanie, przygotowanie akcji. Kiedy jest okazja, pada natychmiast seria ciosów, widać duże doświadczenie i że ten rekord dosyć okazały, nie wziął się znikąd. Narożnik tutaj podpowiada naszemu zawodnikowi, żeby trochę uruchomił te nogi, to jednak wydaje mi się, to jest klucz, tu gdzieś się powinien bardziej poruszać, bo jeżeli będzie stał frontalnie przed irlandzkim oponentem, to zaraz może się ta walka skończyć. Nasz zawodnik stara się tutaj odgryzać irlandzkiemu oponentowi, ale jednak ta przewaga siły fizycznej ze strony Irlandczyka chyba rysuje się z minuty na minutę coraz bardziej. Widać, że systematycznie tutaj stara się rozbroić naszego reprezentanta. Gdzieś tutaj ta prawa ręka go ustawia. No i właśnie to, o czym mówi cały czas narożnik, że tu więcej powinno być tej pracy na nogach. Tej pracy nie ma. Stoi frontalnie przy liniach i naprawdę obawiam się, że ta walka się tutaj zbyt szybko nie skończy, jeżeli tak dalej będzie miała przebieg. Widzę, że zawodnik z Irlandii chyba poczuł swoją szansę. Zaczyna tutaj te ciosy coraz silniejsze lokować tutaj w naszego reprezentanta. Ale tutaj nasz reprezentant też się tutaj odgryza. Był cios z lewej ręki, fakt, że tam gdzieś się prześliznął po rękawicach. A tu widać, Irlandczyk cały czas metodycznie rozbija, gdzieś tutaj w środek tej gardy stara się ulokować swoje ciosy. Gdzieś ta walka się rozwija tutaj. No ale jednak nie da się ukryć, że dominacja ze strony irlandzkiego zawodnika jest dosyć duża, ale trzeba pochwalić tutaj naszego reprezentanta za serce, wolę walki. Jednak łatwo tutaj pola nie odpuszcza. Myślę, że zainkasował do tej pory sporo mocnych ciosów, a jednak jest w stanie dalej ich pojedynek kontynuować i gdzieś tutaj starać się znaleźć sposób na bardzo groźnego irlandzkiego pięściarza.
widzimy tutaj rozbity nos naszego reprezentanta, tutaj narożnik przede wszystkim podpowiada pewnie, że coś na temat tej pracy nóg, żeby jednak starał się gdzieś chodzić na boki, nie stać frontalnie przez Irlandczykiem, bo to momentalnie źle się kończy. Irlandczyk natychmiast lokuje serię mocnych ciosów, te ciosy docierają celu, widzimy efekty na twarzy, są zaraz widoczne. Ten pojedynek jeszcze potrwa, bo to była dopiero pierwsza runda, jeszcze są trzy rundy przed nami. Ten sposób boksowania diametralnie musi się zmienić, jeżeli nasz reprezentant chce tutaj godnie stawić czoła i nie zakończyć tej walki po prostu przed czasem. No i to jest to właśnie, o czym mówiłem, no nie ma tutaj żadnego odejścia, nie ma tutaj pracy nóg, tak, nie ma. Stoi frontalnie naprzeciwko Irlandczyka, ale tak naprawdę Irlandczyk lokuje serię ciosów i no nie możemy w ten sposób boksować z tak mocnym rywalem, tak. No, jeżeli nie chcemy już iść na wymianę, no to przynajmniej nie możemy stać naprzeciwko oponenta i narażać się na coraz mocniejsze ciosy z jego strony. A repertuar tych ciosów, jeżeli chodzi o Irlandczyka, jest coraz bardziej zróżnicowany. Są to ciosy na dół, na górę. Różnicowana jest też siła, naprawdę przyjemnie się na to patrzy. Taka jest naprawdę metodyczność w tym boksie. Myślę, że to, no widać, że to jest zawodnik naprawdę wysokiej klasy i bardzo przyjemnie nam się takich zawodników na polskich ringach ogląda. Myślę, że zestawienie go z którymś z zawodników czołowym naszych pięściarzy na pewno byłoby fajne i dosyć widowiskowe. Mam taką cichą nadzieję, że są z nami i oglądają na naszym kanale tutaj sportowym, tutaj tą galę promotorzy boksu zawodowego. Najpotężniejsi tacy jak Andrzej Wasilewski, Mateusz Borek, Gawowski, Karzyszka czy Snarski, czy Tomasz Babiloński i gdzieś tutaj po prostu ci Irlandczycy, czy nawet ci nasi zawodnicy gdzieś tutaj zrobią pozytywne wrażenie i być może któregoś z nich niedługo zobaczymy na ringu, na gali telewizyjnej, któregoś z naszych wiodących promotorów, dla których mocno trzymamy kciuki, ponieważ wiemy, że się nie poddają, w dalszym ciągu starają się organizować eventy i dać nam po prostu boks. Coś tam się stało, mamy nową chwilę przerwy. Za chwilę zawodnicy wrócą do boksowania. Widzę, że tutaj Irlandczyk już poczuł swoją szansę, widzi, że już rozpracował naszego reprezentanta, widzi już tutaj sposoby na dobre boksowanie z nim i widać, że jest niecierpliwy, żeby wrócić do tego pojedynku i dalej wykonywać swoją metodyczną pracę, która polega na rozbijaniu prawą ręką, a znalezienia miejsca na ulokowanie cios z ręki lewej, dosyć mocny i naprawdę bardzo fajny, poprawnie technicznie ulokowany. O, teraz mieliśmy bardzo silne uderzenie gdzieś tam w okolice ucha. Znowu powtarza się to samo, znowu nasz reprezentant stoi w miejscu frontalnie, tak naprawdę narażony, stara się gdzieś tam odgryzać, gdzieś tutaj te ciosy swoje lokować, ale uważam, że to nie jest dobra metoda na ten pojedynek. No i znowu nasz reprezentant jakoś tak do tych ringo ciągle jakoś tak przyciąga, jakby tam były jakieś magnesy, a on jakiś kawał metalu miał przy plecach, kompletnie bez sensu. Teraz już cały narożnik krzyczy, żeby od tych ring odszedł, przeszedł na środek ringu, tylko tak trzeba boksować, ale widzimy znowu mocny cios z lewej ręki wylądował na szczęce naszego reprezentanta. Zaczynają się poważne problemy, poszedł mocny cios na dół. Wydaje mi się, że ten młotek 10-sekundowy tutaj uratuje sytuację, bo no niestety nie wygląda to dobrze. No cóż ma do powiedzenia tutaj trener Irlandczyka, no cały czas pokazuje, mówię, rób to samo, cały czas boksuj w ten sam sposób, cały czas staraj się tu gdzieś metodycznie rozbijać rywala.
różnicowanie siły ciosów pokazuje, żeby zaczynał swoje akcje od dołu, bo faktycznie tamten dół naszego reprezentanta jest dosyć słabo chroniony i prawdopodobnie po tych dołach natychmiast następuje przejście do ciosów na górę, do całej kombinacji. No, widać, że trudy tego pojedynku już nasz reprezentant odczuwa. Parę mocnych ciosów zainkasował, pozostaje nam tylko trzymać kciuki, żeby dotrwał do końca tego pojedynku. Dominacja Irlandczyka jest bardzo duża, a nasz reprezentant jak do tej pory żadnego sposobu na oponenta nie odnalazł, a bynajmniej na pewno nie jest to sposób stanie frontalnie przed przeciwnikiem i przyjmowanie coraz to mocniejszych ciosów. Nasz reprezentant tutaj zobaczył chyba przez chwilę jakieś tam zmęczenie, jeżeli chodzi o zawodnika irlandzkiego lub chwilę odpoczynku. Postanowił to wykorzystać, gdzieś tam zaatakować. Teraz mamy odwrotną sytuację, bo zawodnik irlandzki znalazł się przy linach. Wydaje mi się, że tutaj powinien nasz reprezentant mocniej zaatakować, ale wydaje mi się, że to jest taka metodyka, jeżeli chodzi o irlandzkiego zawodnika. On naszego reprezentanta po prostu wciąga i widać już, było widać tego efekt. Powędrował mocny cios na korpus i teraz nasz reprezentant był przez chwilę w opałach. No, boks naszego reprezentanta jest taki dosyć chaotyczny, no, ale no, z drugiej strony no, ciężko znaleźć receptę na tak mocnego oponenta, jakim jest Dylan Moran. No, widać to doświadczenie, ta metodyka, ale trzeba powiedzieć, serce, które wkłada nasz reprezentant, o teraz widzieliśmy przed chwilą przyjęty naprawdę centralnie na szczękę, bardzo mocny cios, a jednak nasz reprezentant praktycznie tego nie odczuł. Gdzieś dalej stara się tego Irlandczyka atakować, gdzieś być cały czas w tym pojedynku, gdzieś po prostu w dalszym ciągu dawać nadzieję kibicom na to, że te losy tej konfrontacji gdzieś się odmienią. No cóż, teraz widzimy frontalny atak Irlandczyka, tak? Mocny cios wylądował na szczękę. Myślę, że tutaj już coś tutaj... No niestety mamy knockdown. Tam też powędrował cios w tył głowy. Nie wiem, czy sędzia zwrócił na to uwagę. No ale to myślę, że to nie było specjalne, zamierzone. To było w ferworze walki. Obawiam się, że będą bardzo duże problemy z dotrwaniem do końca tej rundy przez naszego reprezentanta. Irlandczyk, jak to się mówi w żargonie pięściarskim, poczuł krew, ostro ruszył do przodu. Mamy kolejne liczenie. Sędzia bardzo słusznie postąpił, zakończył ten pojedynek. Brawo za serce, brawo za odwagę, ale jakby to powiedział wieszcz, nie ten temat, nie ten poziom, nie ta walka, nie ten ring. Ale należy podkreślić wielkie brawo za serce. Przed nami ogłoszenie werdyktu, które będzie tylko będzie czystą formalnością. Zawodnik Dylan Moran dopisze kolejne zwycięstwo do swojego rekordu przez knockout. Będzie już miał rekord 15-1, 7 zwycięstw przed czasem. Maciej Ważny, no cóż, no zderzył się dzisiaj ze ścianą, robił co mógł, ale myślę, że jeżeli chce dalej boksować, to musi się jeszcze przede wszystkim bardzo dużo uczyć. Przed nami teraz będzie chwila przerwy przed walką wieczoru, bo tutaj mamy też zaplanowane przez organizatorów różne takie konkursy, losowania, mamy jakąś loterię, będą jakieś ciekawe licytacje, więc na pewno zostańcie Państwo z nami, bo coś się będzie działo. Ja też tu postaram się z Państwem cały czas być i jakoś ten boks komentować, opowiadać o różnych ciekawych rzeczach, jak to zwykle staram się robić. Tak jak mówiłem, techniczny knockout mamy tutaj, czyli wykluczenie zawodnika. Dylan Moran wygrywa. Ale jak to zwykle bywa w pięknej sportowej atmosferze, tutaj też podziękowania narożników. Gdzieś tutaj widzę pamiątkowe zdjęcia. Myślę, że gdzieś to na jakiejś szafce w irlandzkim domu to zdjęcie znajdzie swoje miejsce i zawsze ten zawodnik miło też wspomni piękną miejscowość tutaj Wałcz, zajazd nad samym jeziorem, gdzie właśnie się znajdujemy i oglądamy ten pięściarski spektakl.
Mamy tutaj taką serię pamiątkowych zdjęć, bardzo ładne, to jest bardzo fajne, każdy chce mieć taką pamiątkę gdzieś tam na ringu, że był na tym wydarzeniu, to też nie dotyczy tutaj kibiców, bo wiadomo, że to jest specjalistami, jeżeli chodzi o robienie zdjęć z zawodnikami czy sobie, są zawsze kibice, ale jak teraz obserwujemy, też bardzo często czynią to zawodnicy, żeby mieć jakąś pamiątkę, że byli w jakimś fajnym, ciekawym miejscu, a myślę, że irlandzcy pięściarze będą miło wspominać miasto Wałcz i wspaniałą galę, której jesteśmy świadkami. Tak jak już wcześniej wspominałem, mieliśmy sporo problemów tutaj z tą transmisją, tak? Tutaj zrywało, tutaj mieliśmy dźwięk, nie mieliśmy obrazu, potem mieliśmy obraz, nie mieliśmy dźwięku. Ja starałem się tutaj jakoś to nadrabiać, żebyście Państwo mogli ten sport obejrzeć, żeś tu za pomocą telefonu komórkowego z ręki. Teraz wszystko wróciło do normy. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować naszej ekipie technicznej, która tutaj czuwa nad wszystkim i naprawdę dokonuje praktycznie cudów, żebyśmy mogli tutaj w spokoju tą transmisję w spokoju tutaj dokończyć i żebyśmy wszyscy mogli sobie to wydarzenie sportowe obejrzeć. Wiadomo, tutaj jesteśmy też w dosyć ciekawej sytuacji, prawda, ponieważ mamy, jakby to powiedzieć, też tutaj mówi się o monopolu, ja też sędziowskim ze strony Polskiej Unii Boksu. Ja myślę, że dzisiaj właśnie ta gala udowadnia to, że tego monopolu jednak nie ma, że jednak też powinni sobie sędziować galę, tak, jednak mamy tutaj znanego nam wszystkim z ringu Krzysztofa Kraśnickiego, który jak tutaj rozmawiałem z nim prywatnie, a mieliśmy dosyć długą rozmowę, to powiedział, że tutaj absolutnie nie ma zamiaru się poddawać i będzie starał się też tutaj ten boks nam organizować, sędziować i pomagać i jakoś tutaj też w tym boksie funkcjonować. Myślę, że to jest tak zwana zdrowa konkurencja, która zawsze i każdemu jest potrzebna, bo wiemy z doświadczenia, że monopole praktycznie niczego nigdy dobrego nie tworzą, do niczego dobrego nie służą. Popatrzmy, ilu mamy promotorów, dzięki temu mamy boks, tak? Mamy dwie stacje telewizyjne, które ze sobą konkurują, tak? Jeżeli chodzi o sporty walki, to tylko może powodować rozwój dyscypliny i trzymajmy kciuki za to, żeby panowie promotorzy i tutaj ludzie, którzy kierują polskim boksem, żeby się w końcu dogadali i być może razem, wspólnie stworzyli nam jakiś piękny i wspaniały event, który będzie niezapomniany. W tej chwili mamy to, o czym przed chwilą mówiłem, mamy tutaj zorganizowane coś, żeby też tym ludziom w trakcie tych przerw, na przykład teraz przed walką wieczoru, żeby też miło sobie ludzie spędzali czas, bo wiadomo, każdy z nas coś tam kiedyś chciał wygrać lub wygrał w jakimś konkursie. Marek wpadł na wspaniały pomysł, zorganizował tutaj loterię, gdzie są bardzo fajne rzeczy do wygrania. Tutaj słyszeliśmy o jakimś tam bilecie do rodzinnym do parku linowego, tak, z tego co wiem, są też różne inne, są inne też fajne nagrody. Tutaj mamy też jakieś, widzę, poduszki, jakieś koszulki, różne rzeczy, naprawdę widać, że tu organizator stanął na wysokości zadania i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze raz chciałem podkreślić też wspaniałą atmosferę na gali, ludzie naprawdę tutaj interesują się sportem. Nie jest to taka gala typowa do kotleta, gdzie ludzie tak naprawdę patrzą bardziej na talerze, starają się coś zjeść, napić, a ten sport gdzieś jest tam z boku. Tutaj trzeba przyznać, że faktycznie ten poziom walk był dosyć zróżnicowany, ale jednak
Wałczanie mają to do siebie, że są bardzo zainteresowani boksem, zważywszy, że wiadomo, Krzysztof Głowacki akurat z tego miasta pochodzi, więc tutaj tak naprawdę, jeżeli jakaś walka się odbywa, to wszyscy ludzie mają wzrok skierowany w ring i interesują się raczej tym, cichną rozmowy, naprawdę. Atmosfera jest czysto sportowa, pozazdrościć, myślę, że tak powinno być na każdej porządnej sportowej gali. Losowanie. Tutaj też jedną z głównych nagród było koszulka ufundowana przez firmę Brachole. Chciałbym z tego miejsca serdecznie pozdrowić właściciela firmy Adama, tutaj naszego brata, członka naszego takiego elitarnego stowarzyszenia o nazwie Okoń, tak? Serdecznie Cię tutaj, Adasiu, pozdrawiamy. Szkoda, że tutaj nie macie z nami, tak? Ale wiadomo, że my wspieramy siebie tutaj wszyscy nawzajem i Twoja firma, to co robisz dla boksu, jest na pewno czymś absolutnie wyjątkowym i naprawdę należą Ci się wielkie brawa jako Twój kolega, a mam nadzieję też przyjaciel. Serdecznie Cię pozdrawiam. Serdecznie chciałem też pozdrowić tutaj mojego partnera medialnego, z którym bardzo blisko współpracuję. Jest to Patryk Konieczny, dziennikarz z boxing.pl, który tu zawsze wymieniamy się różnymi informacjami na temat boksu. To często rozmawiamy, pomagamy sobie tutaj, bo tak też powinno być, tak to powinno wyglądać. Media sportowe też powinny ze sobą współpracować. Oczywiście też rywalizować, ale powinna to być zdrowa rywalizacja. Nikt nikomu niczego nie powinien zazdrościć. Każdy powinien robić swoją robotę. Każdy powinien rzetelnie przekazywać informacje kibicom, żeby szerzyć jak największe zainteresowanie tą naszą kochaną dyscypliną sportową, która jakby ostatnio jest troszkę zapomniana, a wszyscy pracujemy właśnie po to, żeby to zmienić. Widzimy tutaj ludzi, którzy wygrywają różne gadżety, uśmiechnięci, radośni, tak? Kiedy ktoś wygrał poduszkę, ktoś wygrał koszulkę, ludzie są szczęśliwi. Proszę, tutaj taka jedna piękna pani już biegnie po swoją nagrodę z numerkiem, proszę bardzo.
będzie zadowolona, tak? Tutaj też widzę z chłopakiem, razem chłopak też wygrał zestaw poduszek. Zobaczymy, co pani tutaj przyniesie. Właśnie to obserwujemy. Proszę bardzo, piękny album. Myślę, że ta miła para położy się na poduszkach, obejrzy album i może jeszcze coś ciekawego z tego wyniknie. Państwo tego nie widzą, ale tutaj ludzie właśnie z wylosowanymi nagrodami tutaj podróżują dookoła ringu, cieszą się radości, tak naprawdę to jest, mamy tutaj w Wałczu, w zajeździe Korona Wałcz, prawdziwe sportowe święto, naprawdę trzeba docenić tutaj kreatywność organizatorów w rozgalizowaniu tego wszystkiego, w postawieniu ringu, bo z tego co się zdążyłem zorientować, były problemy, ten ring tu trzeba było skracać, dopasować do tej sali, a właśnie w tej chwili witam tutaj mojego kolegę, z którym to razem komentujemy galę, Wiktora Materana, jak już wspominałem, młodego, prężnego menadżera, który prowadzi coraz więcej zawodników, a mogę też Państwu powiedzieć, że przywrócił do boksu, można tak powiedzieć, tak ciekawego pięściarza ostatnio jak Konrad Dąbrowski, z dobrym rekordem, ciekawy, bardzo sympatyczny, miły chłopak, bardzo popularny, dbający o swój PR. Ostatnio bardzo często pojawiający się w social mediach z bardzo piękną narzeczoną, to jest taka, jakby to powiedzieć, para być może takich polskich pięściarskich Beckhamów, tak to wygląda. Fajnie ci młodzi ludzie tam sobą żyją, oglądają, patrzą sobie pięknie w oczka, gdzieś tam w restauracji sobie jedzą. Zawsze to jest przyjemny obraz patrzeć na coś takiego, tym bardziej, że po prostu Konrad wrócił do boksowania, wrócił zwycięstwem. Teraz prawdopodobnie przed nim ciężka walka z przeciwnikiem o nazwisku Uzachmenow na gali Darka Starskiego, ale może o coś o tym więcej powie kolega Wiktor. No, dziękuję Adamie za wspaniałe wprowadzenie. Jak zawsze można na ciebie liczyć, że no, nakreślisz kibicom w sposób iście aktorski, iście poetycki całą otoczkę najbliższych tygodni. Także no, rzeczywiście tutaj wspomniałeś o Konradzie. Konrad wrócił, ma się dobrze, chce boksować z tatą, chce trenować z tatą. Boksować nie może z tatą, boksować będzie sam. Także jest dobrze, jest fajne nastawienie, dobra atmosfera jest w teamie. Chcemy ten team stopniowo poszerzać, chcemy też, żeby treningi były urozmaicane w sposób taki, żeby jednak, no, przypomnijmy, Konrad trenuje od początku swojej kariery ze swoim ojcem. Chcielibyśmy też, żeby w ramach pewnego elementu udoskonalenia jego umiejętności też pojawił się w międzyczasie jakiś inny trener, tak? Czy to będzie trener, powiedzmy, który będzie współdzielił swoją rolę z jego tatą, czy to będzie trener, który będzie, powiedzmy, trenerem na 1-2 dni w ciągu okresu przygotowawczego. Zawsze to będzie jakiś element dodatni i w tę stronę idziemy. Na razie myślimy, do najbliższej walki na pewno to się nie wydarzy, natomiast taki mamy plan. Chcemy, żeby Konrad się rozwijał. Konrad jest młodym zawodnikiem w dalszym ciągu, ma dopiero 26 lat, ma niezły rekord. Także myślę, że jeszcze wszystko przed nim. On nie pokazał, ja uważam, w dalszym ciągu nawet 50% swojego potencjału, dlatego postanowiłem, że warto temu chłopakowi dać szansę, warto się nim zaopiekować. No i dzisiaj tak, wróciliśmy, mamy fajną walkę z Uzachmiedowem. Serdeczne podziękowania dla promotora Dariusza Snarskiego, że dał nam szansę, że pozwolił nam zaboksować na tak wspaniałej gali, w walce wieczoru. Także walka z Uzachmiedowem to ma być tylko pokazanie tego, że Konrad wchodzi dopiero na swój najlepszy poziom i
że dużo rzeczy się w jego życiu, w szczególności prywatnym, przedtem nie zgadzało, dlatego ten boks nie był taki, jaki sam Konrad by chciał. Także ja uważam, że walka z Kuzachmietowem to jest świetna walka dla Konrada, żeby się pokazać, żeby się wybić, żeby zyskać w oczach kibiców i żeby udowodnić niedowiarką, że Dąbrowski potrafi boksować na świetnym poziomie. Wspomniany już tutaj parokrotnie Krzysztof Głowacki, nasz kandydat do tytułu Mistrza Świata, też miał takie, jakby to powiedzieć, troszkę słabsze momenty swojego boksowania, które też prawdopodobnie, jak by było tajemnicą Poliszynela, wynikały z jakichś tam problemów osobistych. To tutaj wspomniał Wiktor, to jednak te zaplecze takie rodzinne, ta stabilizacja, to ciepło domowe, ta bliska osoba, to jednak dla sportowca jest bardzo ważna rzecz, to jest bardzo istotna sprawa, uważam, że to dużo dodaje takiej spokojnej głowy, bo wyobrażam sobie, że ciężko się wychodzi do ringu, myśląc o tym, co będzie, jak się z tego ringu wyjdzie i wróci do domu. Na przykład poleci jakaś patelnia, talerz albo coś w tym stylu. Bo wiadomo, niektóre związki są czasami mocno emocjonalne. Oczywiście niczego nie sugeruję, bo może nie wiem o tych problemach, na czym polegały problemy Konrada, ale tak jak tu wspomniał Wiktor, miejmy nadzieję, że ten boks gdzieś wróci, bo chociaż moim zdaniem jednak ten duet trenerski z tatą, to myślę, że na dłuższą metę, to jeżeli Konrad miałby się gdzieś rozwinąć, to chyba trzeba będzie poszukać jakichś zmian, bo to jednak te takie połączenia rodzinne w narożniku to chyba nie za specjalnie w boksie zawodowym funkcjonują, moim zdaniem. Natomiast warto wspomnieć, że Konrad jednak zdobywał Mistrzostwo Europy ze swoim tatą, także no jednak tata ma wyniki, nie tylko z Konradem, ale i z juniorami, których trenuje. Oczywiście w pewnym momencie przychodzi taki czas, kiedy coś się wypala. Ja uważam, że nadal tata Konrada powinien być osobą wiodącą w jego narożniku, ale nie wykluczamy, tak jak powiedziałem wcześniej, jakiejś częściowej współpracy. Natomiast jesteśmy bardzo otwarci, drogi Adamie, na pojedynek z Jakubem Dobrzyńskim, swoim zawodnikiem. Chciałbym cię zapytać teraz, Adamie, co słychać u Jakuba i kiedy się możemy spodziewać jego w ringu i czy w ogóle się możemy spodziewać, że Jakub jeszcze nas zaszczyci swoją obecnością w polskim boksie zawodowym. Jakub na dzień dzisiejszy zdecydował się prowadzić swoją karierę w kierunku wojskowym. W poniedziałek bodajże, w ten poniedziałek najbliższy wybiera się do wojska, ale nie wyklucza też powrotu na ring. Myślę, że sytuacja jest dynamiczna. Zważywszy, tutaj mogę się kibicom pochwalić. Od gminy Bemowo na przyszły rok dostałem termin. Termin jest 22 maj. Bemowo, warszawskie Bemowo, tak, czyli to jest tak naprawdę dzielnica obu pięściarzy, i Konrada Dąbrowskiego, i Jakuba Dobrzyńskiego. Myślę, że każdy z nich ma tam swoich kibiców i ja jako organizator tej pięściarskiej gali, która będzie skierowana do mieszkańców Bemowa, na pewno taką walkę wieczoru u siebie bym chętnie zobaczył i będę szedł w kierunku jej organizacji. Oczywiście mam nadzieję, że wszystkie inne warunki zostaną spełnione. Żyjemy w jakichś naprawdę dziwnych takich czasach, które po prostu pandemia nas wszystkich zmieniła. Zmieniła sport, zmieniła postrzeganie sportu, mocno go ograniczyła. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że w przyszłym roku to wszystko się unormuje, minie. Ktoś wynajdzie jakiś cudowny lek czy cokolwiek i po prostu wrócimy do tak zwanego normalnego życia, bo na dzień dzisiejszy to jest chyba tak, że po prostu próbujemy normalnie żyć, ale to życie tak do końca normalne nie jest. A przed nami walka wieczoru. Ciekawy pojedynek. Wiktor Rabiej. Z rekordem 9-0, dwa zwycięstwa przez knockout, zmierzy się z debiutantem Israelem Majruslatowem. Przepraszam, nie wiem, czy dobrze wymieniłem, akurat w tym języku nie jestem zbyt biegły. Niektórzy mówią, że i po polsku słabo mówię, ale co poradzić. Nie ma ludzi tak zwanych idealnych. Tutaj słyszymy piosenkę, która jest nam znana z wielokrotnych wyjść do ringu Mameda Khalidova. Myślę, że wychodzenie przy tego rodzaju muzyce to już powinno dodatkowo zawodnika, bo wydaje mi się, że akurat tej muzyki naszego sławnego mistrza MMA, którego z tego miejsca pozdrawiam serdecznie, powinni używać zawodnicy, którzy reprezentują odpowiedni poziom ringowy. W tej chwili do ringu wyjdzie Wiktor Rabiej.
Właśnie tutaj ze stanowiska komentatorskiego widzimy Wiktora Liebabieja, który będzie wchodził do ringu. Tutaj widzimy przez szybę, energicznie się rozgrzewa, za chwilę go zobaczymy. Już wchodzi, tak? Za chwilę staje na schodkach, wpadnie do ringu i będzie wykonywał swoją pracę w main evencie. Miejmy nadzieję, że ten main event będzie ukoronowaniem naprawdę czysto sportowego, fajnego widowiska, którego dzisiaj jesteśmy wszyscy świadkami. Obu pięściarzy widzimy już w ringu. Pozostaje życzyć obu zawodnikom, żeby tutaj naprawdę dali nam na zakończenie tego eventu niesamowity pięściarski spektakl. Trwają tam ostatnie jakieś poprawki, oglądanie rękawic, sprawdzenie wszystkiego, żeby wszystko było w porządku. Coś tam trzeba jeszcze dotejpować. Widzę tutaj też Krzysztof Kraśnicki się w to włączył. Wiadomo, człowiek z wielkim doświadczeniem pięściarskim, który zna się na tych wszystkich przepisach, zawiłościach, gdzie tam coś powinno być przyczepione, co powinno być zakręcone, co powinno być przycięte, żeby nie przeszkadzało w walce. To się właśnie w tej chwili dzieje, jest ostatnie poprawki. Nawet dosyć fajnie to wygląda, ponieważ wszyscy teraz są zainteresowani tą walką. Skupia to uwagę. Widzę, że nawet przy stolikach, gdzie ludzie raczą się jedzeniem, co po niektórzy też alkoholem, prawda, nie ukrywajmy, że i takie coś tutaj ma miejsce na gali. Ale trzeba przyznać, że jednak nie przyćmiewa to emocji sportowych, prawda, Wiktorze? Nie, absolutnie. Myślę, że gala była zdecydowanie powyżej oczekiwań. Możemy już lekko podsumowywać też to czego tutaj oczekiwaliśmy i to, co zobaczyliśmy. No, spodziewaliśmy się, że jednak będzie kilka pojedynków ciekawych, ale dużo też pojedynków nas zaskoczyło, bo uważaliśmy, że pojedynki będą jednostronne, a taki właśnie pojedynek wspominasz, Artur Gierczak, który walczył, przypomnij mi, walczył z O'Reillym? Tak, z O'Reillym, jak walczył Gierczak, no postrzegaliśmy O'Reillego jednak jako zdecydowanego faworyta. Gierczak pokazał, że nie zawsze to, co my myślimy i to, co mamy na papierze, urzeczywistnia się w ringu. Świetnie. I to pokazuje, że boks jest pięknym sportem. Zaczynamy walkę. No widać, że tutaj Rabi, dysponujący wysokim warsztatem technicznym kontra Islam, który na pewno będzie niewygodny, bo zawodnicy z MMA zawsze dosyć ich styl nie jest łatwy do rozczytania dla zawodników boksu, w szczególności tak dobrze ułożonych jak Rabi. No, zawodnicy MMA, którzy przychodzą do boksu, właśnie legitymują się takim stylem, że ten styl jest taki dosyć chaotyczny, ciężki do przewidzenia przez oponenta, tak? Nigdy nie wiadomo, co się stanie, tak? Być może, może się zapomni, może wejdzie w nogi, może wykona obalenie. Ostatnio komentując galę w Złotowie, oglądaliśmy taki spektakl bodajże. Pięściarz, który tam debiutował, Mateusz Śledź, tam też wywodził się z kopanych sportów walki i było widać, że tam w pewnym momencie ta noga gdzieś poszła do góry. Całe szczęście, że jednak receptory mózgowe zadziałały odpowiednio i ta noga nie znalazła się gdzieś tam na udzie oponenta, bo chyba takie było zamierzenie. No tutaj widzimy taki naprawdę zdecydowany pościg, można śmiało powiedzieć, taki, jakby to powiedzieć, szybcy i wściekli. Tutaj trwa wymiana ciosów. Myślę, że pierwsza runda tutaj raczej wszystkim się spodoba. Wymiana cios za cios, tak? Tutaj jest mocne uderzenia, są przyspieszenia, tak? Widać tu jakiś taniec na nogach, tak? Coś tam, coś się dzieje. Widać fajny, techniczny boks i o to w tym wszystkim chodzi.
pierwsza runda w dosyć szybkim tempie, tak? Tu mieliśmy takie zwroty akcji, to tak raz jeden zawodnik mocno zaatakował, raz drugi. No, jest to ciekawy pokaz boksu. Apetyty są dość poważnie rozbudzone. Przed nami jest 6 rund, tak? Więc ta walka będzie dłuższa niż wszystkie, które były do tej pory. Miejmy nadzieję, że ten spektakl po prostu tutaj zwieńczy nam tą naprawdę fajną i wyjątkowo sportową galę. Ale zaskoczył już w pierwszej rundzie zawodnik pochodzący z Kaukazu. Zaskoczył przede wszystkim tym, że dobrze się zaprezentował. Naprawdę dobrze na tle tak doświadczonego zawodnika i świetnego amatora, jakim jest Rabiej. Także spodziewamy się, że utrzyma poziom. No, mamy tutaj 6 rund. Trzeba będzie jeszcze utrzymać też poziom kondycyjny. I tutaj spodziewam się, że po czwartej rundzie mogą być problemy zawodnika pochodzącego z Kaukazu, ponieważ jego doświadczenie pięściarskie jest znikome. Wiemy, jak zachowywał się McGregor, chociażby w walce z Mayweatherem po którejś tam rundzie, jak odcinało mu tlen, jak zabierało mu to, z czego mógł po prostu uderzać. No moim zdaniem zawodnicy przygotowują się kondycyjnie pod poszczególne walki. Wiadomo, w tym MMA te rundy trwają zupełnie inaczej niż w boksie, tak? Zupełnie inne przygotowanie, inna długość walki. Inna jest potrzebna motoryka i po prostu ciężko się przestawić, no jak ktoś coś robił całe życie w jednym kierunku, to później musi się ukierunkować na drugi, tak? Raczej naturalnym kierunkiem, jeżeli chodzi o boks zawodowy, zawsze był kickboxing, tak? No bo to są bardzo podobne dyscypliny do siebie, gdzieś tam jakieś można nawet śmiało powiedzieć bliźniacze. MMA, no cóż, no to ciężko, tak? To wiadomo, te MMA też z boksem jest związane, to mówi akcje, proszę bardzo, cios za cios, widzę, jest wymiana, zapraszają siebie nawzajem do wymiany ciosów. Nikt się tutaj nie poddaje, tak? Każdy chce się bić. O! Nie wiem, czy tam nie było knockdownu. Sędzia chyba tego nie wychwycił. Ale i cały czas tutaj trwa wymiana. Cios za cios. Walka się podoba. Widzimy teraz mocny atak. Gdzieś cały czas stara się ścigać. Cały czas stara się gdzieś być blisko. Jakby trochę się rozwścieczył tym, moim zdaniem, niezaliczonym knockdownem przez sędziego. Gdzieś tam to uraziło jego ambicje, co widać, i zachęciło go to do silniejszego natarcia na oponenta. Widać, że automat od razu się ożywił, postanowił pokazać, że jednak to on tutaj będzie górą. O, jest knockdown. Proszę bardzo, jaka zmiana akcji. Cios był dosyć mocny, obawiam się, że mogą być bardzo spore problemy. Wydaje mi się, że jedna noga już jest w grobie, a druga noga na skórce od banana. Czarna dziura się zbliża, niestety. Kolejny mocny cios i kolejny raz w tłów. Ale no stara się odgryzać, stara się coś robić, ale no... Tam już chyba nie walczą umiejętności, tylko serce. Jest kolejny knockdown. Mieliśmy taki cios, to jest w stylu Krzyśka Włodarczyka, taki znikąd tak naprawdę gdzieś tam z podu poleciało to gdzieś na tułów i mocno przytkało, że aż musiał się zdecydować uklęknąć. No moim zdaniem ta walka długo nie potrwa. Tam już jest... Oponent jest naprawdę tutaj w bardzo dalekiej podróży. Sędzia dokończy. No niestety, no nie mieliśmy tego, czegoż oczekiwaliśmy. Chcieliśmy tutaj sportowej walki. Dominacja tu nastąpiła od początku. Rozwścieczenie, urażona ambicja. Gdzieś tam dotknięcie maty spowodowało, że zawodnik wykrzesał z siebie te maksimum możliwości. No i zakończył walkę przed czasem. No. No i praktycznie zakończył ten wspaniały sportowy event, który tutaj mieliśmy przyjemność dla Państwa komentować razem z Wiktorem Materanem. Dziękujemy Państwu bardzo, że byli Państwo z nami, że wytrzymywali Państwo śmieszniejsze momenty, że wytrzymywali Państwo nudniejsze momenty, że byli Państwo z nami również przy tych najciekawszych momentach tej gali. Takich również nie brakowało. Zabamy kolejne ogłoszenie werdyktu, kolejną formalność czystą, tak? Jednak było widać, że to dominacja tak naprawdę, no bardzo mocne ciosy na tułów, które tam leciały.
sędzia podjął jak najbardziej słuszną decyzję. No można powiedzieć, że akurat u zwycięzcy, szczerze mówiąc, nie zaliczył tego pierwszego knockdownu, bo to wiedzieliśmy z Wiktorem, że jednak według nas ten knockdown był, gdzieś tam te liczenie powinno być. No ale to nie zmieniło obrazu pojedynku. Znaczy w pewnym sensie zmieniło, no bo zmobilizowało zawodnika do, jakby to powiedzieć, cięższej pracy, czego efektem stały się dwa knockdowny pod rząd, czy nawet trzy chyba, tak? Trzeci zakończył walkę i zakończył ten nasz wspaniały event. Wiktor Rabiej dopisuje kolejne zwycięstwo do swojego rekordu. W tej chwili jego rekord już wygląda dosyć imponująco. To jest 10-0, 3 zwycięstwa przez knockout. Będziemy się bacznie przyglądać temu zawodnikowi. Miejmy nadzieję, że gdzieś jego kariera dalej pójdzie, dalej się rozwinie i w następnym pojedynku spotka, co by tutaj nie mówić, mocniejszego oponenta, tak? Bo jednak tutaj ta poprzeczka nie została postawiona zbyt wysoko, chociaż wszyscy sobie ostrzyliśmy w cudzysłowie zęby na ten pojedynek, ale czasami tak jest, że jak się czegoś spodziewamy, to tego nie dostajemy, a jak się czegoś nie spodziewamy, to dostajemy. Tak jak dostaliśmy dzisiaj cudowny prezent od Artura Gierczaka. Jeszcze raz go z tego miejsca chciałem serdecznie pozdrowić, tak samo jak wszystkich swoich przyjaciół, Okoni, mojego serdecznego przyjaciela Dominika z Nadmorza, który miał tutaj być ze mną na tej gali, menadżera, pasjonata siatkówki i boksu zawodowego, który też wielokrotnie mi tutaj w czasie wizyty na galach pięściarskich towarzyszy. Niestety nie mogło go być. Co tutaj dodać? No, koronawirus, jakby to powiedzieć, wszystkim nam, już wspominaliśmy to wielokrotnie, zmienia plany, blokuje pewne rzeczy, sytuacje. No, miejmy nadzieję, że to wszystko kiedyś wróci do normy i spotkamy się w jakichś lepszych czasach. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia na kolejnej gali transmitowanej przez Boxing TV. No cóż, przychodzi czas podsumowania, czas, który musimy się z Państwem rozstać. Myślę, że byliście świadkami fajnego widowiska. Myślę, że częściej takie gale będą transmitowane na moim kanale. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało, czy ten mój komentarz nie był zbyt smętny, czy jakiś może, nie wiem. Też chciałem przeprosić za problemy techniczne, których w najbliższym czasie też przy okazji transmisji z kolejnych gal będziemy starali się uniknąć. Miło było gościć tutaj w Wałczu, miło było z Państwem tutaj za pośrednictwem rozmawiać. Ekipa techniczna stała na wysokości zadania, bo mieliśmy naprawdę spore problemy tutaj z dopięciem tego wszystkiego. Gala się zakończyła. Jak pokazało życie, sędziowie nie muszą być, że tak powiem, z jednej organizacji, z drugiej też sobie świetnie dają radę, ale na tym zakończmy. Nie wkręcajmy już mniej polityki w tym naszym boksie, mniej jakiejś niezdrowej rywalizacji, mniej wyciągania na światło dzienne pewnych rzeczy, bo tak jak ostatnio opowiedziałem jednemu z moich przyjaciół i znanemu promotorowi, że czasami jest tak, że może tak jak w masarni nie powinno się ujawniać, jak się robi parówki, bo prawdopodobnie nikt by ich nie chciał zjeść. Tak mi się wydaje, że te kulisy boksu, które czasami być może są dla wielu ludzi niezrozumiałe, też nie wszyscy nie powinny wychodzić na światło dzienne. Jeszcze raz chciałem Państwa serdecznie pozdrowić, podziękować za dzisiejszy wieczór. Do usłyszenia.